doprawdy niesamowite odkrycie archeologiczne miało miejsce w Peru. Jak się okazało, natrafiono tam na zmumifikowane szczątki istoty, którą zgodnie z dzisiejszą nomenklaturą większość osób określiłaby mianem obcego. Tajemnicze znalezisko zostało ujawnione przez portal Gaia.com na ich kanale na YouTubie. Zgodnie z udostępnionymi informacjami, humanoid został znaleziony na płaskowyżu Nazca w Peru. Wstępne badania szacują wiek zgonu istoty na okolice 245 do 410 roku naszej ery. Mumia posiada 3 palce u każdej z dłoni i 3 palce u każdej ze stóp. Została odnaleziona w pozycji embrionalnej, a jej szacowany wzrost wynosi około 168 cm. Najprawdopodobniej za życia nie miała ona uszu ani nosa, a jej czaszka w dużym stopniu różni się od czaszki człowieka. Wiadomo o tym nie tylko dzięki analizie zewnętrznej powłoki mumii, ale głównie dzięki przeprowadzanych na niej prześwietleniach. Jeśli wierzyć ich wynikom, wewnątrz znajduje się niemalże nietknięty szkielet. Oczywiście, kilka elementów tego odkrycia pozostaje zagadką. Przykładowo, nie uściślono, gdzie konkretnie na płaskowyżu Nazca znaleziono wspomnianą mumię. Co więcej, obserwując jej kształt, trudno nie odnieść wrażenia, że bardziej niż starożytne zwłoki przypominał na gipsową rzeźbę. W nagraniu wykonanym przez portal Gaia.com usiłowano wyjaśnić, że jest to rezultatem działania mieszanki minerałów mających osuszyć skórę denata. Kwestia tego, czy takie wyjaśnienie jest wiarygodne, pozostaje już sprawą indywidualną. Pierwszym, co przychodzi na myśl po obejrzeniu wspomnianego nagrania, jest to, że niezależnie od tego, z jak nieprawdopodobnym znaleziskiem mamy tutaj do czynienia, z pewnością będzie ono wymagało więcej badań. Tego typu fascynujące mumie humanoidów o 3 palcach u rąk i nóg spełniają wszystkie kryteria, by wstrząsnąć środowiskiem naukowym. Jednakże szansa na to, że mamy tu do czynienia ze zwyczajnym fałszerstwem, jest po prostu zbyt wielka. Warto nadmienić, że sami badacze zwracają uwagę na to, że ich celem nie jest udowodnienie, że tajemnicza istota jest kosmitą, a raczej zbadanie, czym jest. Jest to prawidłowe podejście do tej sprawy i niewykluczone, że dzięki temu już wkrótce dowiemy się o tym nieco więcej.